pobyt w szpitalu po operacji mikrodyscektomii standardowo jest jednodniowy, czyli bardzo krótki. I tak naprawdę wynika z tego, że operacje są robione w znieczuleniu ogólnym, czyli w narkozie, i pacjent wymaga kilkunastu, powiedzmy, godzin, żeby te leki przestały rzeczywiście działać i możemy bezpiecznie pacjenta wypisać do domu. Mówimy o okresie tak zwanej rekonwalescencji, czyli zdrowienia, tak? Okres zdrowienia, gdzie pacjent ma jasno podane zalecenia, jak ma w tym okresie funkcjonować. Czyli nie wolno mu siadać, tylko tyle, ile jest to konieczne do potrzeb fizjologicznych, prawda? Nie wolno mu wykonywać gwałtownych ruchów, nie wolno mu dźwigać, wykonywać ruchów skrętnych, pochylania. Pierwszy tydzień spędzany po hospitalizacji to jest tydzień taki bardzo oszczędny, gdzie zalecamy powiedzmy 3 do 4 godzin na nogach w sumie w ciągu doby. Następne tygodnie już zaczynają wyglądać troszkę lepiej, to znaczy pacjent już więcej chodzi, jeszcze oczywiście nie siada, bo zalecamy niesiadanie przez okres około 4 tygodni i mniej więcej od 3 tygodnia włączamy rehabilitację. Pacjent z fizjoterapeutą zaczyna delikatne ćwiczenia, których intensywność zwiększamy. Mniej więcej od 4-6 tygodni część pacjentów już może wrócić do wykonywania swojej pracy. Natomiast jeżeli mówimy o powrocie do takiej pełnej sprawności z uprawianiem na przykład sportów, to mówimy o okresie około 3 miesięcy.